Wyznaczamy miejscowość Wąsocz, kadra 141 km w linii prostej. Pogoda pochmurno, chwilami słoneczko wychodzi, jak w tej chwili wiatr wschodni, czyli wiaterek, pogonek, czyli dzisiaj idealnie wybrałem pogodę. Wczoraj było deszczysko, całą noc pompowało i jutro też słaba pogoda. Miałem dawać na Opole w sobotę, ale pogodę to powiedziałem kiepską, więc lepiej nie ryzykować, skoczę na Licheń. Tak więc 62 młode tegoroczne, pierwszy lot konkursowy jako wiodące z osobnej listy 11 wdowców. Te początki muszą być ostrożne, żeby nie wpakować się w maliny. A więc wystartujemy w domu, system Taurus jest załączony, więc będę wiedział jaki czas. Tutaj jest Biedronka, stacja benzynowa, wylot do Rawicza, parę kilometrów dalej Krotoszyn, też już w zasięgu ręki. Więc zaraz pójdę na kawę sobie na stację, dotankuję do Biedronki zakupy i sobie będę wracał powolutku do domu. Z pewnością będą już w Gołębniku, więc zrobię krótki film, jak wyglądają. Mam nadzieję, że będą w komplecie. Zrobiły wcześniej 5 lotów treningowych, ostatni 101 km z Nowogrodzkiego. Dzisiaj pierwszy lot konkursowy Młodych Gołębi 2020 do Słonecznego Gołębnika. Jak wspominałem wcześniej, nie dajemy na żadne bukie, bo wytracamy tylko pieniądze. Dajesz pieniądze, gołębie nic nie otrzymują w zamian. Tutaj Ryszard blokuje kierunek Wielkiego Wschodni, czyli cały czas gwiazd i te najlepsze zostaną jego hodowli, czyli logiczne, ekonomiczne do przodu. A więc startujemy, zobaczymy jak sobie poradzą. I już idziemy z tą kadrą tutaj i od dolnej klateczki i tutaj będziemy puszczać. Mam nadzieję, że tu się nic nie przewróci. No i już powolutku idziemy. Już pierwsza ekipa poszła. Puścimy drugą ekipę. I już następne się niepokoją. I poszła trzecia ekipa. No i ostatnia ekipa, co jest grane. Już, idziemy. No. Już gdzieś tam nad działkami. No, już zbiły się w jedną pakę. Tak więc jest szansa, że wspólnymi siłami sobie poradzą. To jest bezpośrednio po podróży. Generalnie chwilę należałoby poczekać. Ale ja się tu nie będę bawił w nic, bo to są gołębie bojowe, które muszą szybko złapać azymut i ciąć do domu, bo tutaj nie ma babci, nie ma niani, nie ma kto się nimi opiekować. No. Tak więc system domu jest przygotowany, ten czas tu będzie zarejestrowany. No tam grupa hodowców typowała sobie. Ktoś tam otrzyma dwa młotki od Ryszarda, żeby również wzbogacił swoją piękną hodowlę. Tak jak widać, ta hodowla już tutaj Ryszarda złapała azymut i już poszły prosto do domu. Ryszard Osnowiec, Wąsocz, 141 km. Jest werwa, to już przede mną tu przeleciał, tego akurat przyfilowałem. No są sami się, bo ich grupka dorosłych była jako wiodąca i tutaj grupka młodzieży, tak widać, lot był wymagający, to nie są żarty. Ale kapitalnie sobie poradziły, jak widać, Żenisia, inaczej Marcinkowa, jest również w domu. 12.03 szpica lądowała i 14.14 młódek pierwszy, także musimy według obrączki go rozszyfrować, zobaczymy kto tam wygrał. Tak więc grupka gołębi już jest w Gołębniku, widać lot był wymagający dla gołębi młodych, 141 km. Idziemy zerknąć do drugiej. A więc do tej kolejnej to jest